If you have a problem that no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Siemanko moi drodzy, dzisiaj misja specjalna, będziemy poprawiać fabrykę Land Rovera. Problem polega na tym, że stalowy wałek pośredni wygniata aluminiowy korpus przekładni, a gdy otwór się rozbije, powstają luzy, dodatkowo wszystko zaczyna tam cieknąć. Oryginalny wałek, tam gdzie nie jest wybity, ma średnicę praktycznie równe 32. Ciekawe, bo zamiennik z Wielkiej Brytanii faktycznie dolną średnicę ma tylko setkę w minusie, ale górną aż 300. Mnie osobiście jakość obróbki wykańczającej tego czpienia nie przekonuje. Wygląda to tak, jakby ktoś na jakiejś szlifierce taśmowej z ręki szlifował ten czpień. Powierzchnie są zaokrąglone i nieregularne. Miejmy nadzieję, że chociaż materiał, z którego ten wałek został wykonany, jest odpowiedni. Dobrze, ustawmy średnicówkę i zobaczmy, co powie nam sam korpus. Z racji na to, że ten otwór jest wybity, no i po prostu jest jajo, tam gdzie się opierały te stalowe elementy czpienia, no to po pierwsze nie znamy średnicy, jaka była rzeczywista tego otworu, a po drugie musimy się ustawić centrycznie, tak żeby być w osi z tym otworem na dole, no a tutaj mamy to wybite. Zostały jedynie fragmenty tutaj na rancie, no i w miejscu, w którym był o-ring, no bo on był plastyczny, się poddawał, aczkolwiek podejrzewam, że tam też jest to wytarte, tylko że nie w takim stopniu jak tutaj, gdzie metal opierał się o metal. Musimy najpierw ocenić, czy faktycznie mamy tutaj jajo. Dlatego ustawiłem sobie średnicówkę. No i będziemy szukać wymiaru, jaki tutaj mamy. No i na tej podstawie spróbujemy to jakoś zweryfikować. Jeżeli będzie to mniej więcej taka sama średnica, no to można przyjąć, że można jej użyć do bazowania. Jeśli nie, no to mamy większy problem. Ta krawędź otworu, która się zachowała, pokazuje mi około 8-9 setek na plus. Więc będziemy mogli jej użyć jako powierzchni do centrowania otworu, bo jest to w miarę okrągłe. Miejsce, w którym był o-ring, prawdopodobnie jest mocno wytarte, ponieważ pokazuje aż 1,5 dychy na plus. Więc tam nie będę bazować. Grubość odlewu około 17 mm. Ustawienie płaszczyzny nie przebiegło tak pomyślnie, jakbym się tego spodziewał. Korpus jest planowany obustronnie, czyli ta płaszczyzna, na której teraz on leży, jest również zafrezowana, więc zakładałbym, że te obie płaszczyzny będą do siebie równoległe. Niestety, prawdopodobnie ten korpus od lat pracy, użytkowania jest nieco zwichrowany, ponieważ gdzie nie przełożę czujnika zegarowego, tam uzyskuje inną wartość. Szczególnie, że w miejscu, gdzie jest nasz otwór, jest pusta przestrzeń, nie ma tam żadnej podpory. Od strony frezarki jest po prostu otwarta komora, więc próbuję to wypośrodkować najlepiej jak się da, ale było z tym naprawdę dużo zabawy. Naczynnik zegarowy centruje się do nieuszkodzonej części otworu. Jest to naprawdę wąski pasek i trzeba było kilku prób, żeby znaleźć te odpowiednie miejsce na całym obwodzie, które nie jest wyklepane ani również spęcznione. Dlatego robię to na czujnik zegarowy, a nie na sondę, ponieważ tutaj mam pełną kontrolę nad tym, co się dzieje. Orientacyjnie sprawdziłem również ten dolny otwór, ale przez to, że on również jest lekko rozbity, nie traktowałbym go jako bazę główną. Ja otwór wykonałem na średnicę 40 mm, a podebranie pod kołnierz na średnicę 44 mm. Jest to pewien kompromis, ponieważ jak widzicie, jesteśmy bardzo blisko ścianki. Istnieje więc ryzyko, że może nam pęknąć ten korpus aluminiowy, gdy zbierzemy zbyt dużo materiału, a następnie ciasno wprasujemy tu lejkę. Mierzę, jaki uzyskaliśmy wymiar faktyczny, jest to 500 w plusie. Nie przejmowałem się tym, jaki wymiar nam wyjdzie, ponieważ dopiero tu lejkę będziemy dorabiać, więc tutaj to nie było bardzo istotne, żeby uzyskać jakiś konkretny wymiar. Podczas demontażu możecie zwrócić uwagę też, że korpus był zamontowany dwiema śrubami i ściśnięty wimadle po to, żeby te siły nacisku nie musiały być zbyt duże, a po prostu dołożyłem więcej punktów właśnie po to, żeby nie odkształcić tego korpusu podczas montażu. Zatępiamy ostre krawędzie, bo nie chcemy, żeby tam nam jakieś kawałki materiału weszły pod naszą tulejkę podczas wprasowywania. No i oczywiście wykonujemy tulejkę. Zakładając, że korpus był aluminiowy i fabrycznie to działało pewnie dosyć długo, no to nie ma raczej potrzeby, żeby tulejka była hartowana,
wystarczy nam jakiś materiał ulepszony, na przykład 40HM QT. Chociaż podejrzewam, że gdy wykonacie ją ze stali C45, to również spokojnie zda egzamin. Przyznam, że miałem pewien dylemat, jeżeli chodzi o otwór pod O-ring, ponieważ to, co zmierzyłem, pokazywało mi, że fabrycznie tam było około 8-9 w plusie. W typowym połączeniu statycznym pewnie otwór byłby w okolicach H8, ale w wypadku tego wałka istniało duże ryzyko, że wbijając w ten otwór zetniemy O-ring. Poza tym, wciskając tą tulejkę w nasz otwór w korpusie, nasz wymiar może się jeszcze zacisnąć. Metodą prób i błędów wyszło na to, że 400 to jest taki optymalny luz, żeby w miarę pasownie wcisnąć ten wałek z tą tulejką. Grubość kołnierza jest też bardzo ważna, ponieważ nie chcemy, żeby ten kołnierz wystawał ponad powierzchnię naszego aluminiowego korpusu. Staram się zatem jak najdokładniej zmierzyć ten wymiar, żeby potem nie było problemów. Zatępiam ostre krawędzie, tworząc jednocześnie takie gładkie wejście po to, żeby O-ring mógł się tam wślizgnąć. Gratuję średnicę zewnętrzną i usztywniam korpus, bo nie chcemy, żeby nam się załamał podczas wciskania tulei. Podłożyłem takie wałki, kostki, bo tak jak mówiłem wcześniej, jest tutaj po prostu pusta przestrzeń. A tuleję zrobiłem na 400 wcisku, więc trzeba mocno nacisnąć, żeby ona nam weszła w ten otwór. Teraz wszystko dokładnie odtłuścimy, bo tuleja dodatkowo będzie osadzana na klej do połączeń współosiowych. Jest to ten Loctite 648. Wcisk jest duży, więc nie dawajcie zbyt wiele kleju, ponieważ potem ten klej nie może znaleźć sobie ujścia, szczególnie spod tego kołnierza, i może być problem z wprasowaniem tej tulei. Pierścień sobie wstępnie wbijam delikatnie, bo chcę, żeby się dobrze ułożył. Prasa 20 ton wciśnie nawet pod kątem, a aluminiowy korpus nie problem uszkodzić, dlatego lepiej zrobić to w ten sposób. W opisie też zamieszczę linki do filmów, gdzie są dalsze etapy naprawy takiej skrzyni, bo tam trzeba poustawiać różnego rodzaju luzy, powymieniać niektóre podzespoły, a że nie każdy przeprowadza tego typu naprawę tulejowania, niektórzy zostawiają to tak jak jest, więc postanowiłem pokazać, jak to powinno być wykonane według mnie. Jeszcze kontrolne osadzenie czpienia. Trzeba to zrobić przez uderzanie młotkiem, ponieważ ręką nie ma szans tego wcisnąć. Oczywiście ostrożnie, żeby nie ściąć O-ringa, ale wygląda na to, że wszystko wyszło prawidłowo i współosiowo. Jeśli interesują Was takie tematy, możecie obejrzeć filmy, jak zrobiłem sprzęgło do trójkołowca lub jak zregenerowałem zabytkowe wycieraczki do samochodu. A jako bonus, dzisiaj prawdopodobnie wieczorem zobaczycie jeszcze jeden krótki filmik, ewentualnie w poniedziałek po południu. A ja się już z Wami żegnam, trzymajcie się, na razie, hej!